dobry moi kochani, witam Was z mojego małego saloniku w Wiedniu i bardzo się cieszę, że znowu możemy się spotkać w to sobotnie popołudnie. No moi drodzy, jak widzicie, jestem już w Wiedniu, co miałam do załatwienia, to załatwiłam w Polsce. Jeszcze nie znalazłam sobie tej aqua gimnastyk tutaj w Wiedniu. Jest praktycznie każdy becyr, czyli każda dzielnica ma swój kryty basen. Także naprawdę to jest ogromny luksus, że nie trzeba gdzieś tam bardzo daleko jeździć na drugi koniec miasta, tylko praktycznie pod nosem ma się basen. Więc z pływaniem nie ma problemów i bardzo często również na tych basenach jest jacuzzi, więc można sobie iść i tamtymi bąbelkami wymasować się. Jest natomiast troszeczkę problem z odpowiednią gimnastyką wodną, ponieważ no, znalazłam tylko trzy miejsca w Wiedniu, które oferują właśnie taką gimnastykę wodną. No i to wtedy tam prywatnie się wykupuje. Nie wiem dokładnie, jaki to jest koszt jeszcze, ale ja myślę, że najpierw udam się do swojej pani doktor i po prostu poproszę o skierowanie na taką gimnastykę wodną. Może po prostu jest to refundowane z kasy chorych i nie będę musiała prywatnie za to płacić. No ale jeżeli trzeba będzie, no to będę. Będę płacić i będę ćwiczyć. Z tym, że no, wolałabym, żeby to była jednak jakaś taka gimnastyka, bardziej rehabilitacja w wodzie, ponieważ tak jak czytałam o tej gimnastyce tutaj w Wiedniu, mówiłam Wam, że w trzech miejscach, jest to raczej taki aerobik w wodzie, taki wiecie, znacie to pewnie, jeżeli ktoś na przykład przebywał w czasach, no przypuśćmy w Turcji, all inclusive, no i tam codziennie w basenie przy hotelu jakiś tam instruktor był tańca czy gimnastyki, fitness studia, no i tam wszyscy razem z takimi gąbkami tam ćwiczyli, wymachiwali i tak dalej, był to taki taniec w wodzie na rozruszanie się, na rozpoczęcie fajnie miłego dnia. Ja nie wiem, czy ja akurat taką gimnastykę właśnie potrzebuję, bo właśnie takie gimnastyki na tych basenach w trzech miejscach oferują. Nie mam pojęcia, czy to właśnie jest taka gimnastyka stricte, jaką ja powinnam wykonywać, żeby to nie było tylko przyjemność, ale to również, no, żeby pomogło mi coś i żeby ulżyło mi w tym moim bólu. No o to w tym wszystkim chodzi. Także najpierw muszę do swojej pani doktor iść, no i ona mi powie, czy ja właśnie mam chodzić na taką gimnastykę, na taki ten aerobik wodny, czy to musi być jakaś inna gimnastyka i dostanę może skierowanie do jakiegoś centrum fizykoterapii, właśnie gdzie są jakieś baseny, no i tam się wykonuje te ćwiczenia. No to także tak to gwoli tego, o czym mówiłam Wam ostatnio. A kochani, dzisiaj chciałabym, żebyśmy chociaż na chwileczkę zapomnieli o tym, co dzieje się za wschodnią granicą, bo po prostu tak non-stop jesteśmy tak bombardowani tymi naprawdę ważnymi informacjami, że pomału zaczynamy popadać po prostu w jakiś już obłęd i wszystkich już i za wszystko oskarżamy i w ogóle rozpętała się jakaś rusofobia. I nawet taki zwykły, biedny obywatel Rosji, który nie ma nic wspólnego z tą wojną, który wręcz przeciwny, jest nawet przeciwny tym działaniom militarnym i gdzieś tam w Moskwie na Placu Czerwonym nawet demonstruje, również go nienawidzimy i wszystko, co związane z Rosją, jest w tej chwili znienawidzone. Więc moi kochani, nie popadajmy w obłęd i nie oskarżajmy wszystkich i za wszystko. Więc żeby chociaż na chwileczkę oderwać się od tych bardzo smutnych wydarzeń, chciałabym, żebyśmy porozmawiali sobie dzisiaj o Turcji, więc troszeczkę, żebyśmy się zrelaksowali, zróbcie sobie herbatkę albo kawkę. No i dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o tym, że jeżeli wybieracie się do Turcji, a w końcu mamy już początek marca, no i najwyższy czas, żeby zaplanować swoje wakacje, prawda? Ja póki co już mamy z Kajanem kupione bilety do Stambułu. Na razie jeszcze Wam nie powiem kiedy. W każdym razie bilety już są.
Także lecimy, jak Bóg da, jak się nic po prostu nie wydarzy takiego, co nam stanie na drodze i nie będziemy mogli lecieć. No i myślę, że wielu z Was na pewno planuje już wakacje. No i może akurat ktoś z moich widzów wybiera się do Turcji po raz pierwszy. Gorąco polecam Wam Turcję, bo jest naprawdę przepiękny kraj, niezwykle interesujący, ludzie są bardzo mili, jedzenie jest pyszne, więc naprawdę warto pojechać i pogodę będziecie mieli gwarantowaną. Jeżeli ktoś się jeszcze waha, moi drodzy, zaryzykujcie, a naprawdę nie będziecie żałowali. Polecam gorąco. Ale jeżeli już się wybieracie do tej Turcji, no to fajnie by było, żebyście poznali zwyczaje panujące w tym kraju, żeby nie narazić się niepotrzebnie na jakieś nieprzyjemności, na jakąś śmieszność, nie daj Boże jeszcze na jakąś karę. No bo przecież urlop ma być miły, fajny, radosny, przyjemny, a nie żeby ktoś nas sztorcował albo nie daj Boże jeszcze wlepił karę. To, o czym będę mówić, czyli o tych takich zasadach, o których należy pamiętać, będąc w Turcji, nie tyczy się to tylko i wyłącznie Turcji. Uważam, że jeżeli jedziemy za granicę do innego kraju, powinniśmy troszeczkę poczytać właśnie o mentalności, o kulturze, o zwyczajach, żeby po prostu mieć taki większy komfort pobytu tam i wiedzieć, że nie popełnimy jakiegoś faux pas. Nawet gdyby to było takie bardzo nieświadome faux pas, no to może okazać się, że może być dla nas bardzo nieprzyjemne, a jak wspomniałam wcześniej, może zakończyć się nawet karą. Turyści, którzy przybywają do Polski, powinni szanować naszą kulturę, naszą mentalność i powinni dostosować się do zasad, które panują u nas w kraju. I my tego od nich wymagamy. Skoro przyjechałeś do nas, więc zachowuj się tak, jak zachowuje się każdy Polak. Więc jeżeli my jedziemy obojętnie do jakiego kraju, również powinniśmy zachować kulturę i przestrzegać zasad, które panują w danym kraju. A już szczególnie, jeżeli jedziemy do kraju, w którym jest inna religia, na przykład jak w Turcji jest islam, powinniśmy bliżej przyjrzeć się tej kulturze, żeby po prostu nie urazić na przykład uczuć religijnych osób tam mieszkających. No więc, moi kochani, dość tego pitolenia i teraz przechodzimy już do konkretów. Czego unikać w Turcji? Już moi stali widzowie mieli okazję o niektórych rzeczach usłyszeć, nie o wszystkim, ale o wielu i nie będzie to dla nich żadną nowością i zaskoczeniem, ale postanowiłam właśnie te wszystkie rzeczy zebrać w jeden odcinek i żeby nie trzeba było szukać, w którym to filmiku było i w którym filmiku ja o tym opowiadałam, o czym należy pamiętać, co robić, czego nie robić, czego unikać. Więc tutaj po prostu dla wygody i dla nowych widzów wszystko razem zebrałam, pozwoliłam sobie to zapisać, żeby mi nic nie umknęło. No i dzisiaj Wam właśnie przedstawię. Więc moi drodzy, zacznijmy od tego, że przyjeżdżamy do hotelu.
Przyjeżdżamy do hotelu, na urlop oczywiście, i dostajemy piękny pokój. No i przeważnie jest tak, że codziennie albo co drugi dzień panie sprzątające sprzątają nam elegancko ten pokój, zmieniają pościel, ręczniki. Moi drodzy, musicie wiedzieć, że taką zasadą jest, że jak jesteście w tym hotelu, więc ręczniki, które żeście złożyli rano, po prostu wszystkie ręczniki rzućcie na podłogę i wtedy pani po prostu tylko zbierze te ręczniki brudne i wam czyste ręczniki zostawi w łazience. Jeżeli zauważycie, że za każdym razem jest pięknie łóżko zaścielone z poduszek czy z kocyków, jakieś tam figurki, na przykład łabędzie są zrobione, ładnie to wszystko przystrojone, jest popielniczka, jeżeli ktoś na przykład pali i na balkonie jest popielniczka, w której są tapety, popielniczka jest umyta, wszystko ładnie, nawet rzeczy na przykład na szafkach są ładnie poukładane i widzicie, że ta pani się stara. Naprawdę w bardzo dobrym tonie jest zostawić na szafce nocnej czy na biurku po prostu jakąś małą kwotę, tam euro czy 2 euro na przykład, czy tam 10 lira. Jest to po prostu w dobrym tonie, ponieważ no, w Turcji powiedzieć dziękuję to jest troszeczkę za mało. Oni właśnie lubią dawać napiwki i o tym również musicie pamiętać, będąc w restauracji. Pomimo, że wielu z Was będzie miało na przykład all inclusive wykupione i praktycznie wszystko w tym hotelu będziecie mieli, to jednak warto wybrać się choć raz do jakiejś lokalnej restauracji, do jakiejś małej nadmorskiej knajpki i tam również spróbować tych takich typowo tureckich, lokalnych przysmaków. Tylko wtedy właśnie nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić tak zwany bakszysz, czyli ten napiwek. Oczywiście, jeżeli nie zostawicie, no to nikt Wam uwagi nie zwróci, ale naprawdę nie jest to mile widziane i po prostu jest to niekulturalne. Następną rzeczą, jeżeli będziecie mieli wykupiony ten pobyt all inclusive, no wiadomo, że tam wówczas macie dostęp we wszystkich barach do alkoholu nieograniczoną ilość. Więc moi drodzy, pomimo, że możecie pić ile chcecie. Warto, żeby jednak zachować umiar, pewien poziom i kulturę i nie upijać się do nieprzytomności. Jest to naprawdę bardzo źle widziane i później po prostu opinia za Polakami, czy za Rosjanami, czy za Niemcami ciągnie się po prostu jak smród i mówi się, że jesteśmy alkoholikami czy pijakami. Turcy również piją. Alkohol nie jest Turkom obcy. W każdym sklepie dostaniecie alkohol, praktycznie w większości knajp ten alkohol również kupicie i możecie się napić. Ale tak jak u nas nie jest mile widziane, jeżeli na przykład na mieście grupa młodych osób zachowuje się bardzo głośno, są bardzo pijani, często są w związku z tym agresywni, zaczepiają innych ludzi, jakieś hamulce po prostu puszczają. My też w Polsce na takie osoby bardzo źle reagujemy i my jadąc do Turcji również, moi drodzy, uważajmy jednak z tym alkoholem, bo później po prostu mogą nas spotkać jakieś nieprzyjemności. Sama byłam świadkiem, że dwóch panów z Rosji, no niestety bardzo, bardzo, bardzo dużo alkoholi spożyli przy basenie, w barku, w barze. No i zaczęli tam po prostu naprawdę być bardzo tacy głośni. No i kilka starszych pań po prostu podeszły one do obsługi i prosiły po prostu, żeby tych panów uspokoić. No i w końcu wywiązała się kłótnia i barman odmówił podania alkoholu. Stwierdził, że dość i powinni udać się po prostu do pokoju. No ale panowie byli bardzo agresywni i żądali, że jednak ten alkohol powinien być im dany, ponieważ oni za to zapłacili i nie zważali na to, że zachowują się bardzo głośno, bardzo agresywni, przeszkadzają innym urlopowiczom. No i tam został wezwany menadżer hotelu. No i tam naprawdę bardzo duża kłótnia się wywiązała. No i panowie w końcu, koniec końców, obrażeni
udali się, nie wiem gdzie, każdy może do innego baru, no ale w tym barze przy basenie już ich tego dnia nie widziałam. Więc, moi drodzy, trzeba jednak tego unikać i zachować jakiś poziom. Następna rzecz, jeżeli idziecie na stołówkę do tej sali, gdzie wydawane są posiłki, również niestosownym jest, żebyście szli tam w stroju kąpielowym, albo na przykład góra, żeby był biustonosz, a dół, żebyście tylko jakąś tam sobie chustą przywiązali. Nie, na posiłki, nawet jeżeli są podawane w barze przy basenie, należy jednak chociaż zarzucić jakąś sobie pelerynkę czy narzutkę, czy z siateczki nawet coś, ale jeżeli oczywiście jest to przy basenie, bo jeżeli idziecie już do stołówki, no to niestety już musicie naprawdę kompletnie się ubrać. I również może zdarzyć się, że menadżer hotelu może Was po prostu do tej stołówki nie wpuścić, ponieważ będziecie nieodpowiednio ubrani, więc na to proszę zwrócić uwagę. No i jeżeli już wykąpaliście się, najedliście się i postanowiliście sobie pozwiedzać miasto. Na co, kochani, trzeba uważać? Wiadomo, że architektura Turcji jest przepiękna. Bardzo dużo jest tego na każdym kroku. Piękne budowle, piękne meczety możecie spotkać. No i każdy chce sobie zrobić zdjęcie. Więc oczywiście fotografowanie zabytków jak najbardziej jest dozwolone. Musicie tylko uważać, jeżeli jesteście w miejscach w pobliżu na przykład jakichś jednostek wojskowych, tam nie wolno fotografować. Ale jakiś tam meczet, przy meczecie chcecie sobie zrobić zdjęcie jak najbardziej. Musicie jednak uważać, żeby nie fotografować na przykład kobiet w burkach czy w hidżabie. Ja wiem, że ktoś to pierwszy raz czy drugi jest w Turcji i widział tylko kobiety takie zakryte od stóp do głów w telewizji i nagle widzi przed sobą taką kobietę albo grupkę kobiet. No chce sobie zrobić na tle tych kobiet zdjęcie albo stricte tym kobietom zrobić zdjęcie. Moi kochani, jest to wielkim nietaktem. Naprawdę kobieta może być bardzo oburzona, może nawet wezwać policję. Dlatego starajcie się jednak ludzi nie fotografować. Oczywiście, jeżeli jesteście na przykład na plaży i robicie sobie zdjęcie i przypadkowo ktoś tam akurat przychodzi i zrobicie zdjęcie, no to nic się nie stanie, ale że po prostu bezczelnie nie robić tym zakrytym kobietom zdjęć, bo jest to naprawdę wielki nietakt. Również jeżeli na ulicy spotkacie osoby pełniące służbę, na przykład jest to policjant, czy jest to żandarmeria, czy jest to wojskowy, również nie wolno im robić zdjęć, szczególnie jeżeli są w pracy i wykonują jakieś tam służbowe obowiązki. Także pamiętajcie, żadnych osób w uniformach proszę nie fotografować, ponieważ może Wam zostać zabrany aparat fotograficzny, czy nawet komórka i po prostu wlepią Wam karę. Więc na to proszę uważać. Jeżeli już wspomniałam o meczetach, będziecie chcieli wejść do meczetu, jak najbardziej polecam. Przepiękne meczety, naprawdę jest co oglądać i warto tam być. Ale musicie pamiętać, że przed wejściem do meczetu musicie ściągnąć buty i przed wyjściem z hotelu musicie zaopatrzyć je w odpowiednie ubranie i żeby ewentualnie przed wejściem do tego meczetu zasłonić sobie chustką głowę i ramiona, także jakiś szeroki szal proszę sobie wziąć. Wziąć sobie jakąś cienką, długą spódnicę albo jakąś taką szeroką chustę, którą sobie w kółko bioder po prostu przewiążecie i będzie to ala spódnica, która zakryje Wam po prostu odkryte nogi. Także włosy, ramiona, nie za wielki dekolt i nogi powinny być przykryte. Absolutnie nie wolno wchodzić do meczetu w miniówce, w krótkiej spódniczce czy w krótkich spodenkach z jakimś tam wielkim dekoltem i z na przykład na ramionczkach bluzeczka. Więc pamiętajcie o tym, żeby się przykrywać i oczywiście ściągać buty. Jeżeli byście zapomnieli coś zabrać ze sobą z hotelu, to jeszcze nie ma tragedii, ponieważ nie przy wszystkich meczetach, ale w wielu meczetach, właśnie ze względu na turystów, którzy po prostu mogą nie znać tych zasad, jest taka wypożyczalnia za darmo, po prostu można sobie wziąć tą chustę, jakąś spódnicę, założyć
i wychodząc z meczetu z powrotem do tego kosza po prostu to wrzucacie. No ale jeżeli ze względów higienicznych, na przykład ktoś nie chce po kimś nakładać chustki na głowę, no to jednak lepiej, żeby zaopatrzył się w swoją. Moi drodzy, jeżeli w tym meczecie już spotkacie osobę, która się modli, proszę nie zasłaniać jej przestrzeni, czyli jak gdyby nie ustawiać się, nie zasłaniać jej frontu, tak? Jeżeli widzicie, że osoba po prostu jest schylona i się modli, nie stawajcie przed nią, nieważne czy jest to przodem czy tyłem, ale nie zasłaniajcie jej tego frontu, ponieważ mówi się, że jeżeli front został zasłonięty przed osobą, która się modliła, ta modlitwa po prostu jest nieważna, no i wówczas ta osoba będzie musiała jeszcze raz się modlić, będzie bardzo zła, no i zacznie po prostu na was psioczyć i no i po prostu może taka niemiła sytuacja się wytworzyć. W ogóle, jeżeli traficie w meczecie akurat na jakieś tam modły, które będą odprawiane, lepiej, żeby po prostu nie wchodzić w tłum, stanąć sobie gdzieś z tyłu i dyskretnie po prostu sobie obserwować, po prostu tym osobom nie przeszkadzać. Kochani, jeżeli będziecie już w restauracji, więc jak powiedziałam, pamiętajcie o tym, żeby zostawić napiwek. Musicie również pamiętać o tym, że bardzo niegrzeczną rzeczą jest takie, powiem, bezczelne dłubanie w zębach wykałaczką. Jeżeli już musicie z tej wykałaczki skorzystać, oczywiście jak najbardziej na każdym stole taką wykałaczkę znajdziecie, albo jeśli poprosicie, to wam po prostu kelner przyniesie. Ale nie róbcie to w taki sposób demonstracyjny, po prostu zasłońcie dłonią usta i wtedy odwróćcie lekko twarz i wtedy sobie dupcie w tych zębach. Również, moi drodzy, bardzo wielkim nietaktem jest dmuchanie, tak zwane smarkanie w miejscu publicznym, a już szczególnie, jeżeli siedzimy przy stole, na przykład w jakimś towarzystwie, no, czy jesteśmy w tej wspomnianej restauracji. Pamiętajcie, wydmuchiwanie, czyszczenie nosa jest w Turcji uznawane za bardzo intymną czynność. I należy po prostu wyjść do ubikacji i sobie ten nos wydmuchać. A jeżeli jesteście w jakimś miejscu publicznym, to również starać się gdzieś na bok odejść i dyskretnie ten nos wydmuchać. Więc przestrzegam, czyszczenie nosa publiczne, a szczególnie w jakimś tam towarzystwie, jest bardzo wielkim nietaktem i jest uznawane za taką rzecz obrzydliwą. I osoba, która po prostu tak jawnie to robi, no jest uważana za osobę no niekulturalną. Musicie również wiedzieć, że wybierając się z towarzystwem do restauracji, w Turcji nie dzieli się rachunków. Jeżeli zapraszacie jakąś grupę osób do restauracji, do knajpy, wówczas wy jako osoba zapraszająca płacicie za wszystkich rachunek. No, chyba że ktoś wyraźnie ma ochotę zapłacić rachunek. Także nieważne, jaka grupa idzie osób, czy to są 3 osoby, czy 6 osób, czy 10 osób, ktoś, kto zaprasza, płaci ten rachunek. Chyba że idą na przykład, idzie cała sobie grupa i na przykład dzisiaj w sobotę ja płacę za wszystkich rachunek, a następnym razem na przykład moja koleżanka czy tam mój kumpel płaci rachunek. Moi drodzy, również kobiety nie muszą się martwić, jeżeli idą sobie do restauracji czy do knajpki na drinka. Kobiety nie płacą, zawsze płacą mężczyźni. Także, moje drogie, możecie zapomnieć o portfelu. W Turcji wam nie będzie potrzebny. To jest sprawa honoru, że facet płaci za kobietę. Jeszcze tak wspomnę króciutko, tylko żebyście nie zapomnieli, że rozmawiając z Turkami, żebyście nie daj Boże nie porównywali ich do Arabów. Turcy jest to całkowicie inna grupa. Turcy należą do grupy ludów tureckich, które zamieszkują Azję Małą, Azję Środkową i bardziej można powiedzieć, że oni są Azjatami niż Arabami. Nie zapominajcie o tym, oni nie lubią się za bardzo z Arabami i no jest to taka ujma
dla Turka, jeżeli porówna go się do Araba. Nie zapominajmy o tym. Moi drodzy, tyle miałam Wam do powiedzenia na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że chociaż w malutkim stopniu przybliżyłam Wam tą Turcję i pomogłam Wam przygotować się do ewentualnego wyjazdu. Moi kochani, zapraszam Was gorąco do subskrybowania naszego kanału, do zostawienia palucha w górę. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ te paluchy w górę i komentarze pod moimi filmikami są takim sygnałem dla algorytmów YouTube'a, że film jest popularny, warto go oglądnąć i warto go reklamować i polecać nowym widzom. Dlatego tak zawsze wspominam o tych palcach w górę, o subskrypcjach i o komentarzach, bo to naprawdę bardzo pomoże w rozwijaniu naszego wspólnego kanału. Więc jeszcze raz subskrybujemy, dajemy palucha w górę. Jeżeli macie ochotę, komentujcie. I cóż, moi drodzy, widzimy się jak zwykle za tydzień. No a może wpadnie jeszcze jakiś filmik wcześniej, dlatego warto również nacisnąć ten mały dzwoneczek, który przypomni Wam, że na naszym kanale jest nowy film i nic Was wówczas nie ominie. Jeszcze raz dziękuję bardzo za dzisiaj i życzę Wam pięknego weekendu. Nam wszystkim życzę spokoju, dużo cierpliwości, kochani. No i co? Trzeba mieć nadzieję, że szybko to się skończy. Ale czy powróci normalność? Nie wiem. Świat chyba już nigdy nie będzie taki, jaki był kiedyś. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa, pa.